Premierowe obrady w nowej kadencji rozpoczął przewodniczący senior Janusz Ślipko. Jako pierwsi ślubowali radni, następnie przyszedł czas na informację ustępującego burmistrza o stanie gminy, po czym ślubowanie złożył nowo wybrany włodarz Tomasz Kulczyński. Ja jestem pełen nadziei tego, że uda się zrealizować obietnice wyborcze. Wiadomo, że jest to zależne od współpracy z powiatem. Liczę na współpracę z powiatem polkowickim. Mam nadzieję, że nasz sztandarowy program dotyczący bezpłatnej komunikacji uda się jak najszybciej wdrożyć. Takie były rozmowy przed, że tak powiem, wygraną i takie będą na pewno rozmowy po wygranej, ponieważ będą to pierwsze z moich kroków i decyzji, na pewno spotkania, rozmowy w sprawie właśnie bezpłatnej komunikacji, bo wiem, że mieszkańcy, szczególnie wsi, tego chcą, dali wyraz oczywiście popierając moją kandydaturę w głosowaniu na urząd burmistrza. Po ukonstytuowaniu się nowej rady przyszedł czas na wybór przewodniczącego. Największy klub w radzie zaproponował tę funkcję Pawłowi Kisielowi, a pozostali zebrani nie wystosowali innej kandydatury, choć w kuluarach mówiło się o ustaleniach Prawa i Sprawiedliwości z radnymi spoza klubu Tomasza Kulczyńskiego, którzy w tej roli widzieliby Janusza Ślipko. Dzięki 8 głosom za i 7 wstrzymującym się Paweł Kisiel został nowym przewodniczącym rady. Obudzę się po prostu nowej rzeczywistości. Mam nadzieję, że się to zmieni, że Rada będzie cała współpracować razem ze sobą i czy to opozycja, czy koalicja, po prostu będziemy razem działać na dobra miasta, gminy i mieszkańców. Już po wyborze kandydatury Kisiela tłumaczył burmistrz Tomasz Kulczyński, który nie ukrywał zadowolenia z faktu uzyskania większości w Radzie. Ponieważ Paweł Kisiel jest zupełnym przeciwieństwem mojej osoby, ja jestem bardzo, że tak powiem, szybki w działaniu, a Paweł i czasem podchodzę do różnych kwestii emocjonalnie, chcę, żeby to było na już na teraz, a Paweł Kisiel jest osobą wytonowaną, która, że tak powiem, spokojem potrafi każde emocje załagodzić i zależy mi na tym, żeby właśnie osoba, która ma i merytorykę w sobie i spokój, prowadziła tą radę ku zmianom. Biorąc pod uwagę poniedziałkową sesję, największym przegranym okazał się klub Prawa i Sprawiedliwości, który idąc w kontrze do ugrupowania Tomasza Kulczyńskiego, stracił szansę na współrządzenie w Chocianowie.